Marcin Pawlak, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na aktualności. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji. Przewodniczący szwedzkiego parlamentu wraz z marszałkiem polskiego Sejmu na wschodniej granicy. Związkowcy krośnieńskiego PKS-u po raz kolejny na sesji sejmiku. Rozprawa posła Jana Burego odroczona. Jestem zadowolony z efektów Partnerstwa Wschodniego, ale możemy zrobić znacznie więcej. Tak mówił dziś w Przemyślu przewodniczący szwedzkiego Riksdagu Urban Ahlin, który na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odwiedził Podkarpacie. Szefowie parlamentów sprawdzali stan zabezpieczeń na wschodniej granicy strefy Schengen oraz spotkali się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Urban Ahlin i Marek Kuchciński spotkali się w przeddzień 4. Forum Polsko-Szwedzkiego w Sejmie, podczas którego parlamentarzyści obu państw będą rozmawiać m.in. o polityce wschodniej oraz bezpieczeństwie wschodniej granicy Unii Europejskiej. Dlatego też głównym punktem wizyty było polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce, które każdego roku przekracza ponad 4 miliony osób. Szefowie parlamentów odwiedzili też Malchowice, gdzie za kilka lat ma powstać kolejne drogowe przejście z Ukrainą. Też patrolowany. Oraz placówkę Straży Granicznej w Chównikach, gdzie stacjonują strażnicy patrolujący tzw. zieloną granicę. Przewodniczący Riksdagu mówił, że jest pod wrażeniem profesjonalizmu strażników granicznych i sprzętu, jakim dysponuje bieszczadzki oddział. Bardzo podoba mi się też podejście strażników do ich pracy, ponieważ granica nie powinna być czymś, co blokuje, lecz czymś, co ułatwia kontakty tym osobom, które są uprawnione do jej przekraczania. Oczywiście granice państw są po to, żeby zatrzymywać te osoby, które nie powinny ich przekraczać. Niemniej jednak nie jesteśmy tutaj po to, żeby utrudniać ruch transgraniczny, ale żeby go wspierać. Zdaniem Urbana Ahlina to właśnie sedno Partnerstwa Wschodniego, czyli programu określającego kierunek relacji Unii Europejskiej z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Partnerstwo powstało w 2009 roku z inicjatywy właśnie Polski i Szwecji. Jak mówili dziś szefowie parlamentów, głównym celem Partnerstwa Wschodniego na dziś jest wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli państw partnerskich. Szybkość wprowadzenia tych wiz zależy od determinacji i przekonania państw członkowskich Unii Europejskiej. Wiemy, że niektóre państwa, jak na przykład Holandia, tutaj wątpliwości artykułuje, no ale naszym zadaniem jest przekonać Holendrów, żeby te wątpliwości rozwiać. Parlamentarzyści odwiedzili też Kalwarię Pacławską, gdzie gwardian klasztoru franciszkanów przedstawił gościom ze Szwecji historię powstania sanktuarium, a także uczestniczyli w uroczystości 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, która powstała z inicjatywy m.in. Marka Kuchcińskiego. Jak podkreślał marszałek Sejmu, jest pod wrażeniem planów uczelni, aby być znaczącym ośrodkiem akademickim i centrum dialogu oraz wymiany doświadczeń Polski ze wschodem Europy. Związkowcy PKS-u Krosno, którzy domagają się od właściciela zaległych wynagrodzeń, po raz kolejny byli dziś na sesji sejmiku województwa, apelując do radnych o pomoc. Ci zgodnie zapewnili pracowników, że dostaną wsparcie. Niewykluczone, że powołana zostanie specjalna komisja do zbadania całej sprawy. Tymczasem zarząd PKS-u Krosno twierdzi, że niewiele można zrobić, bo trwa komornicza egzekucja, ale deklaruje współpracę z ewentualną komisją. Związkowcy PKS-u Krosno, który od 3 lat należy do firmy FK Partner, pomocy szukają niemal wszędzie. Domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń z lat 2014-2016. Czeka na nie ponad 100 byłych pracowników. Łączną sumę swoich należności szacują na 1,5 miliona złotych. Dziś związkowcy po raz kolejny pojawili się na sejmiku województwa. W porządku obrad ich wystąpienie nie było co prawda zaplanowane, ale przy zgodzie wszystkich radnych zabrali głos już na samym początku sesji. Rozgrywa się nieprawdopodobny dramat. Po pierwsze dlatego, że ci ludzie znikąd nie mogą uzyskać pomocy. Były poseł ostro skrytykował obecne władze PKS-u Krosno, zarzucając im między innymi podział firmy na 3 spółki. Ta firma, w której są pracownicy, nie ma żadnych pieniążków, majątku, niczego. Dlatego nie mogą nawet skorzystać z funduszu świadczeń gwarantowanych. Ale jednocześnie tamte spółki sprzedają teren i wyprowadzają pieniążki. Zarząd PKS Krosno w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji wyjaśnia to tak.
Wszystkie działania zarządu od samego początku miały na celu ratowanie spółki oraz utrzymanie miejsc pracy. W drodze zmian wydzielono z PKS Krosno S.A. dwa podmioty, PKS Usługi Spółka ZO oraz PKS Nieruchomości Spółka ZO. Podział miał na celu efektywne i sprawne zarządzanie poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy. Związkowcy mówili też, że mimo wyroków sądowych komornik nie jest w stanie wyegzekwować ich należności. Przekonywali radnych, że sami nic nie wskurają, dlatego proszą samorząd województwa o powołanie specjalnej komisji do zbadania sytuacji w PKS Krosno. Po pierwsze, żeby tym pracownikom pokrzywdzonym, którzy za wykonaną pracę nie otrzymali wynagrodzenia, żeby im wynagrodzić, a druga sprawa, zastanowić się na przyszłość nad pewnymi działaniami systemowymi. Pomoc związkowcom zadeklarował marszałek województwa. Ja myślę, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości w tym zakresie, aby po prostu tą sprawę wyjaśnić. I na pewno jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego wprowadzę to na najbliższe posiedzenie Rady. W tej sprawie radni sejmiku byli zgodni, niezależnie od barw politycznych. W najbliższych dniach złożę wniosek formalny w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o powołanie podkomisji sejmikowej celem obiektywnego, rzetelnego zbadania tej sprawy. Taka ponadpartyjna zgoda nie zdarza się w sejmiku często. Radni zapewniali, że nie chcą na sprawie poszkodowanych pracowników zbijać politycznego kapitału. Związkowcy liczą, że z takim wsparciem sprawy ruszą do przodu. Gdybyśmy nie mieli tej nadziei, to by nas tutaj nie było. Szukamy ludzi dobrej woli, aby nam pomóc pochylić się nad tym dramatem pracowników PKS Krosno, naszych rodzin, mieszkańców powiatu krośnieńskiego i ościennych powiatów, którzy przez wiele, wiele lat korzystali z naszych usług. Wygląda jednak na to, że to może być bardzo trudno. Zarząd PKS Krosno przesłał dziś do naszej redakcji również drugie oświadczenie, w którym czytamy, że... Spółka od 2014 roku ma zablokowane konta bankowe, co utrudniało jej bieżące działanie. Dodatkowo od 2014 roku środki ze wszystkich umów realizowanych przez spółkę przekazywane były w całości na spłatę zobowiązań. Mając na uwadze powyższe, zarząd PKS Krosno S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 12 Wydział Gospodarczy KRS wniosek o likwidację. Zarząd deklaruje przy tym pełną gotowość do współpracy z każdą instytucją oraz umocowanymi organami, które chcą poznać szczegóły opisanej sytuacji. Na dzisiejszej sesji sejmiku odbyła się także pierwsza debata nad budżetem województwa na 2017 rok. Wiadomo już, że będzie on większy od tego obecnego. To m.in. zasługa pieniędzy z nowej unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Przedstawiony przez Zarząd Województwa projekt budżetu zakłada dochody na poziomie 1 miliarda 258 milionów złotych oraz wydatki na poziomie 1 miliarda 319 milionów złotych. Deficyt ma wynieść 62 miliony złotych. Taki budżet będzie większy od obecnego o około 250 milionów złotych. Największymi inwestycjami samorządu województwa w przyszłym roku mają być zakup nowego taboru kolejowego do przewozów pasażerskich na terenie naszego województwa, budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich, podkarpacki system informacji przestrzennej oraz budowa obwodnic m.in. Strzyżowa, Dynowa, Czutca i Kolbuszowej. Jan Bury w rzeszowskim sądzie. Były poseł PSL, na którym ciążą zarzuty korupcyjne w tzw. aferze podkarpackiej, nie ustanowił hipoteki w wysokości 900 tysięcy złotych na nieruchomościach. Domagała się tego katowicka prokuratura po tym, jak sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Teraz śledczy chcą przepadku połowy wpłaconej wcześniej kaucji. Sąd miał sprawą zająć się dziś, ale sędzia referent wyłączyła się z jej prowadzenia. Jan Bury stawił się dziś w rzeszowskim sądzie rejonowym. Nie chciał jednak komentować sprawy. Na posiedzeniu miała zapaść decyzja, czy za nieustanowienie hipoteki były polityk ma stracić wpłacone wcześniej 50 tysięcy złotych kaucji. Rozstrzygnięcia jednak nie było. Sąd w dniu dzisiejszym wyłączył się od rozpoznania sprawy dotyczącej przepadku poręczenia majątkowego i tyle możemy powiedzieć. Sprawa trafi więc do innego składu sędziowskiego, a decyzję sędziego referenta tak tłumaczyła rzeczniczka rzeszowskiego sądu. W poprzednich postępowaniach, które dotyczyły innych wniosków prokuratury w stosunku do innych osób podejrzanych, sędziowie składali wnioski o wyłączenie z uwagi na znajomość z osobami prokuratorów. Mając na uwadze to, aby była zagwarantowana bezstronność i nie było jakichkolwiek wątpliwości co do stronniczości sędziów,
sędziowie zostali wyłączeni od prowadzenia tych spraw. A konkretnie chodzi o znajomość rzeszowskich sędziów z dwoma prokuratorami, Anną H. i Zbigniewem N., którzy podobnie jak były poseł są podejrzani w tak zwanej aferze podkarpackiej. Katowicka prokuratura postawiła Janowi Buremu w sumie 6 zarzutów, m.in. o charakterze korupcyjnym, powoływania się na wpływy i nakłaniania urzędników do działania niezgodnego z prawem. Na liście osób z zarzutami w aferze podkarpackiej figuruje także była prokurator apelacyjna w Rzeszowie Anna H., były prokurator i doradca kilku ministrów sprawiedliwości Zbigniew N. W ich sprawie wciąż toczą się śledztwa, ale inni podejrzani już stanęli przed sądem. To ksiądz pułkownik Robert M., były proboszcz Katedry Polowej Wojska Polskiego i Edward B., były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, którzy zasiedli już na ławie oskarżonych rzeszowskiego sądu. Na proces czekają natomiast były poseł Platformy Obywatelskiej i były wiceminister infrastruktury Zbigniew R. oraz dwaj przedsiębiorcy z branży paliwowej. Milion Polaków ma problem ze spłatą kredytów mimo systematycznego spadu bezrobocia. Z danych BIG Info Monitor wynika, że najbardziej znaczący przyrost liczby dłużników na statystycznego mieszkańca odnotowano na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu. O 7% wzrosła tu liczba osób, które co najmniej 2 miesiące po terminie nie opłaciły zobowiązań na minimum 200 zł. To często prowadzi do komorniczych licytacji, których efektem jest utrata domu czy mieszkania. Proszę zobaczyć, w tym miejscu, tam pod spodem na dole całe ściany i tutaj. Zagrzybione wnętrza w wynajmowanym starym budynku w Boguchwale zamiast 53-metrowego, trzypokojowego mieszkania w centrum Rzeszowa. Pani Katarzyna jest w 7. miesiącu ciąży. Mieszka z rodzicami, którzy nie poradzili sobie ze spłatą, jak twierdzą, niewielkich pożyczek. I wciąż nie mogą uwierzyć, że stracili dorobek życia. Strasznie przykro z tego powodu. Bo tam po prostu ja się tam urodziłam, mieszkałam tam przez 18 lat i strasznie po prostu jest przykro. Zaczęło się od pożyczki, którą mama pani Katarzyny podżyrowała koleżance na 7 tysięcy złotych. Chodziłam do pracy i ona chodziła, na jedną zmianę my chodziły i ona mówiła: Anka, płacisz? Płacę, a to się ukazało, poszłam do tego i nie płaca. Kwota z powodu odsetek szybko się podwoiła. Do tego doszły 3 inne pożyczki po kilka tysięcy złotych na remont. Drzwi se zrobiły, okna balkonowe i okna. Zachorowała babcia, trzeba było wydać pieniądze na rehabilitację i opiekunkę. Doszła spłata pożyczki koleżanki pani Anny. Zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej wzrosło do blisko 8 tysięcy złotych. Na jej wniosek sąd zarządził licytację. No ja mówię tak, że to krzywdzące do mnie jest. Ja mówię, za tyle tysięcy sprzedać mieszkanie. Ja mówię, miałem drzwi zrobione, miałem zrobione okna, wszystko. A sędzina mi mówi tak: proszę pana, to w grę nie wchodzi. Nas to nic nie obchodzi. Mieszkanie o wartości ponad 200 tysięcy złotych zostało sprzedane za 160. 15-20 minut może sprawa trwała i już koniec do sprawy. Wyszłem z nicem, jakby nam czapka z głowy spadła. Rodzina dostała kwotę, która pozostała ze spłaty długów i należności dla komornika. To już nie wystarcza, by kupić inne mieszkanie. Teraz się strasznie boję pożyczek. I po prostu jak nawet te auta widzę z tymi chwilówkami, to po prostu ja nawet nie mogę na to patrzeć. Mąż pani Katarzyny pracuje na zlecenie, więc nie ma mowy o mieszkaniu na kredyt hipoteczny. W mieszkaniu jest wilgoć, a w styczniu na świat przyjdzie dziecko. Miałam po prostu szafę taką dużą, to ostatnio się przez tego grzyba rozleciała. Na mieszkanie komunalne trzeba czekać nawet 5 lat. Od sierpnia 2015 roku do końca października roku 2016 liczba osób wpisanych na listę dłużników za niepłacenie bieżących rachunków, na przykład czynszu i rat pożyczek, zwiększyła się w Polsce o 1/3. Z danych rejestru BIG Info Monitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że na każde 1000 dorosłych Polaków przypada już niemal 73 dłużników. Najbardziej znacząco ich liczba wzrosła ostatnio na Podkarpaciu, Podlasiu, Świętokrzyskiem i Opolskiem.
osób, które co najmniej 60 dni po terminie nie opłaciły zobowiązań na minimum 200 zł, przybyło tu o 7%, przy średniej dla kraju 6,4%. Podkarpackie, biorąc pod uwagę liczbę dłużników, jest na 12. miejscu w kraju. Tabele otwierają województwa śląskie, mazowieckie, dolnośląskie. Z rejestru dłużników BIK Info Monitor wynika, że w Polsce jest już ponad 500 000 osób w wieku od 18 do 34 lat z problemami finansowymi. A w aktualnościach teraz czas na zapowiedź programu debaty. Konkrety i opinie. W studiu już jest Grzegorz Boratyn. Witaj. Witaj, Marcinie. Dziś tematem programu będą konsekwencje wejścia w życie ustawy o sprzedaży ziemi. Czy zmiana przepisów wstrzymała inwestycje? No właśnie, zadajemy to pytanie u nas też dzisiaj o dużych pieniądzach, mam nadzieję. Wszystko zaczęło się od tego, że kilkanaście dni temu Rzeszów ogłosił, że chce sprzedać dużą działkę 1,5 hektara na jednym z osiedli. No i okazuje się, tak twierdzi ratusz, że tę działkę mógł w świetle obowiązujących przepisów kupić tylko mieszkaniec z Rzeszowa, który ma wykształcenie kierunkowe, rolnicze. No i miasto miało tylko nadzieję, że nie będzie, jak to stwierdziło, uprawiał tam owsa. Ale przecież mógł, bo gdyby kupił, no to nikt nie zabroniłby mu posiadać czegokolwiek. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy ustawa o sprzedaży ziemi zmieniła kompletnie krajobraz inwestycyjny i go przeorała, jak twierdzą niektórzy. I będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mamy tak mało w regionie ciągle planów zagospodarowania przestrzennego, bo okazuje się, że od tej działki do planu jest bardzo blisko, co zresztą się okazało na ostatniej Radzie Miasta. Zapraszam o 20:30. Bardzo dziękuję. Grzegorz Boratyn, debata, konkrety i opinie. Najpóźniej przed świętami zostanie oddana do użytku droga skracająca czas przejazdu między Sanokiem a Brzozowem. To, że udało się ją wybudować, to najlepszy dowód na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawa wydawała się beznadziejna, ale wspólne działanie lokalnej społeczności sprawiło, że położono już asfalt i rozpoczęły się ostatnie prace wykończeniowe. Na takie połączenie powiatu sanockiego z brzozowskim czekano 35 lat. Od strony Brzozowa droga była gotowa już kilka lat temu, ale brakowało 1200 metrów asfaltu po stronie powiatu sanockiego. W końcu sprawy wzięli w swoje ręce mieszkańcy, czyli osoby najbardziej zainteresowane dokończeniem inwestycji. Napisali petycję, pod którą zebrali 700 podpisów. Wziąłem sobie 2 dni urlopu, swoim samochodem pojechałem do Warszawy, pochodziłem po ministerstwie i załatwiłem 290 tysięcy. Mobilizacja całej wioski spowodowała to, że pan Janusz miał argumenty, z którymi udał się do Warszawy i które mógł przedłożyć w ministerstwie MSWiA. Zdobyte w Warszawie pieniądze wystarczyły na pokrycie ponad 70% kosztu remontu drogi. Powiat dołożył brakujące 110 tysięcy i tuż przed opadami śniegu udało się wylać asfalt. Do niedawna to była droga bita, od teraz jest już drogą asfaltową i może mogą jechać autobusy, samochody ciężarowe, osobowe. Bardzo się cieszę, bardzo jestem zadowolony, bo po prostu jedno, to więcej jedno okno na świat. No, jesteśmy połączeni, dwa powiaty, Sanok z Brzozowym. Tędy jest bliżej nam do Brzozowa, do Rzeszowa. Sanoczanom będzie bliżej do brzozowskiego szpitala, choćby na oddział położniczy, bo ten w Sanoku zamknięto, a także do ośrodka onkologicznego. Ludzie korzystają z dojazdu, przyspieszonego dojazdu, kilkanaście kilometrów bliżej, choćby nawet do Sanoka, jako do miejsc pracy, gdzie daje się zauważyć troszkę niższe bezrobocie po stronie powiatu sanockiego. Droga nie jest jeszcze oddana do użytku, bo brakuje jej poboczy i oznakowania. Mimo to niecierpliwi kierowcy już z niej korzystają, skracając podróż aż o 13 kilometrów. Galeria Szajny, Rzeszowska Rada Kultury oraz portal internetowy poświęcony kulturze w mieście. To projekty, których realizację postulują rzeszowscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Dziś założenia tych propozycji poznali dziennikarze, natomiast 5 grudnia PiS zaplanował debatę o kulturze w Rzeszowie, na której o swoich pomysłach chce dyskutować z mieszkańcami i środowiskiem artystycznym. W Rzeszowie brakuje nowoczesnej placówki kulturalnej służącej nie tylko mieszkańcom, ale też przyciągającej turystów. To punkt wyjścia dla radnych PiS, którzy zaproponowaliby wybudować w mieście galerię Szajny. Miałyby do niej trafić dzieła wybitnego reżysera, malarza i reformatora teatru, będące w zbiorach i depozycie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. I to właśnie miejsce przy ratuszu, aż się prosi,
o tego typu funkcje. Powierzchnia zabudowy tego miejsca to jest około 800 m2, więc jeżeli nawet uwzględniając, że trzeba tam jakieś wewnętrzne patio zrobić, to przy 800 m2 zabudowy na 3 kondygnacjach możemy uzyskać nawet 1800 m2. Pomysłodawcy podkreślają, że wizualizacja pochodząca jeszcze z konkursu zagospodarowania działki przy ratuszu z 1997 roku to tylko wstępna koncepcja. Natomiast szczegóły dotyczące budowy, kosztów inwestycji i późniejszej formy działalności Galerii Szajny powinny zostać wypracowane wspólnie przez samorządy, miejski i wojewódzki oraz Teatr Siemaszkowej i lokalne środowisko artystyczne. Radni PiS zapowiedzieli też zgłoszenie na najbliższej sesji projektu uchwały powołującej Rzeszowską Radę Kultury. Miałoby to być forum, miałoby to być przestrzeń, platforma do tego, aby dyskutować o najważniejszych sprawach związanych z życiem kulturalnym miasta z osobami, które są specjalistami, fachowcami w tej dziedzinie. Dlatego w skład Rady oprócz osób wskazanych przez prezydenta i radnych mieliby wejść animatorzy kultury, artyści i szefowie placówek kulturalnych. W aktualnościach teraz czas na sport. W studiu jest już Mirosław Pęcak. Witaj. Witam Państwa. Przemyscy szczypiorniści prezentują w listopadzie świetną formę. W tym miesiącu nie przegrali meczu. W sobotę we własnej hali odprawili z Kwitkiem silną ekipę siódemki Legnica. Czuwaj postawił tak twardą defensywę, że rywale pierwszą bramkę zdobyli dopiero w 9 minucie spotkania. Przemyślanie do przerwy prowadzili 6 bramkami, także dlatego, że między słupkami świetnie spisywał się Paweł Sar. Jesteśmy bardzo skoncentrowani w każdym meczu, walczymy cały czas o fotel lidera, stąd determinacja i wola walki cały czas, zwłaszcza przed własną publicznością. W drugiej połowie przewaga gospodarzy wynosiła nawet 10 bramek, skończyło się pewnym zwycięstwem 32-25. W tabeli grupy B Czuwaj jest wiceliderem, może więc warto włączyć się do walki awans. W planach mamy jak najwyższe cele, jak będzie to zobaczymy. Zawsze lepiej jest gonić niż być na pierwszym miejscu i tam uciekać. Zawsze lepiej z tyłu powoli, a w końcówce wyjść na prowadzenie. W Superlidze Mielczanie przegrali w Lubinie. Drugoligowcy z Przeworska zdobyli Kielce. To już piłkarskie ostatki tej jesieni. Pierwszoligowcy z Mielca tym razem bez punktu w starciu z Górnikiem Zabrze. Za to w Tarnobrzegu Siarka wyrwała zwycięstwo w meczu z Puszczą Niepołomice w ostatnich minutach pojedynku. W Mielcu Stal prowadziła od 8 minuty, ale druga połowa należała do gości. Zabrzanie decydujące o zwycięstwie 2-1 bramkę zdobyli minutę przed końcem spotkania. Białoniebiescy doznali tym samym drugiej porażki z rzędu. Moi piłkarze ile mogli, tyle zrobili. Po prostu na dzisiaj, przez tą sytuację z Pogonią Siedlce, podróż, na dzisiaj nie jesteśmy gotowi, żeby 90 minut grać, jeżeli my graliśmy 4 dni temu spotkanie. Także mecz drugoligowych piłkarzy Siarki rozstrzygnął się w samej końcówce, ale w Tarnobrzegu był happy end. Goście prowadzili od 5 minuty, Siarka wyrównała w 39 po golu Grzegorza Płatka. W drugiej połowie rywale sprawiali lepsze wrażenie i w 54 minucie znów byli lepsi o jedną bramkę. Końcówka meczu należała jednak do gospodarzy. Najpierw w 89 minucie Krzysztof Robski ślizgiem uprzedził bramkarza. Już w doliczonym czasie gry ten sam zawodnik był autorem zwycięskiego gola. Siarka Puszcza 3-2. Do 37 minuty tak nas mocno zdominowali, żebyśmy właściwie nie mieli żadnej alternatywy na tą grę Puszczy. Przebili nas agresywnością, dobrą organizacją gry. Stal Stalowa Wola wróciła bez punktów z Radomia. Hutnicy są na 9 miejscu w tabeli, Siarka na 4 ze stratą 11 punktów do liderującego Rakowa. Tarnobrzeskie tenisistki stołowe zrealizowały plan minimum, jakim był awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Siarka może jeszcze powalczyć o pierwsze miejsce w grupie, ale to będzie trudne zadanie. Po zwycięskim meczu z mistrzyniami Czech, SKTS-em Chodonin, podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka są w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Mogą jeszcze powalczyć o pierwsze miejsce w grupie. W najbliższy piątek zagrają przed własną publicznością z francuskim TT Metz. Z meczem możemy powalczyć, no bo zawsze lepiej z pierwszej pozycji byłoby wyjść niż drugiej. Problemem tam jest Eliza Samara, która no niestety ostatnio bardzo dobrze gra. Wygrana z mistrzyniami Francji dałaby lepszą pozycję w losowaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, ale o to zwycięstwo będzie bardzo trudno. Jeśli Hanning zagrałaby tak, jak też potrafi grać i jeszcze Licien wróciła do zdrowia, to my na pewno z meczem będziemy walczyli o zwycięstwo. To był świetny weekend Tarnobrzeżanek. W niedzielnym meczu ligowym pokonały rywalki z Nadarzyna i z kompletem punktów prowadzą w tabeli Ekstraklasy.
To koniec pewnej epoki. W Krośnie ruszyły prace związane z wymianą nawierzchni toru przy ulicy Legionów. Tradycyjny czarny żużel idzie w odstawkę i zastąpiony zostanie granitem. Roboty muszą zostać wykonane do końca roku, bo nowa nawierzchnia musi się odpowiednio ułożyć do wiosny i do startu sezonu. Stara warstwa, półmetrowa, usuwana jest koparkami. Wkrótce układana będzie nowa. Przy okazji remontu okazało się, że przyczyną słynnego wśród żużlowców zapadliska na drugim łuku jest zła podbudowa toru. To był jedyny tor, który był żużlowy w Polsce. I no, trzeba powiedzieć sobie jasno, ten tor brudzi. Brudził zawodnikom, motocykle, kewlary, nie wspomnę już o silnikach, bo silniki też były niszczone. I nikt z polskich zawodników za bardzo tu nie chciał przyjeżdżać. To nam też utrudniało jakby kontraktowanie zawodników. Po wymianie nawierzchni tor ma być szybszy, a przede wszystkim łatwiejszy w przygotowaniu. Całość prac ma kosztować 250 tysięcy złotych. W sporcie dziś to wszystko. Do zobaczenia. Mirosław Pęcak, bardzo dziękuję. Te informacje kończą to wydanie aktualności. Ja dziękuję także za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.